No dobra, to witam wszystkich. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy na górze z Michałem. Już nie jedną rzecz robiliśmy na wysokościach w ostatnie półtora roku. Chciałem zacząć od tego, że zaraz przedstawię nominację. Wycofałem się z nominacji pana posła z brzegu, bo doszły mnie słuchy, że tamtejsza kultura może nie pozwolić uczestniczyć w tej zabawie. I mam następujące nominacje. Chciałem nominować dwóch trenerów Legii Warszawa, Henninga Berga i Jacka Magierę. Oraz chciałem nominować jeszcze mojego wspólnika Darka Mioduskiego i Bartka Bereszyńskiego, który wydawało mu się, że może mu tak to lekko wszystko przejdzie, ale wszystkim nam trochę lodu się przyda. Na koniec jeszcze podam jedną nominację, ale to zatrzymam jako niespodziankę, bo jedna osoba z klubu chciała się wymigać z tego konkursu i z tej całej zabawy. Ze swojej strony deklaruję, że przeznaczę po 500 zł za każdą osobę, która się odważy to zrobić. Z mojej strony trzy nominacje. Pierwsza Wojtek Kowalczyk. Wydaje mi się, że trochę lodu na głowę jeszcze nikomu źle nie zrobiło. Druga nominacja Kuba Wojewódzki. I trzecia, taka z czystej sympatii, proszę się tutaj nie doszukiwać żadnych podtekstów, trener Wisły Kraków Franciszek Smuda. Dla mnie osobiście, trenerze, to może pan to zrobić nawet czerwonym winem. No to jedziemy, uwaga. A tutaj specjalna jeszcze nominacja dla Marka Saganowskiego, bo wczoraj chciał się wymigać na słodko, a wydaje mi się, że dzisiaj sporo wody i lodu mu się przyda. Marek, dla ciebie.